Ponad 27 milionów złotych zdobył dzierżoniowski WIG na kolejne inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową, które zostaną zrealizowane na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Drugi etap inwestycji właśnie kanalizacyjnej dotyczącej całego powiatu dzierżoniowskiego. W pierwszym etapie przypomnę, że wodociągi dzierżoniowskie pozyskały środki zewnętrzne plus swój wkład i wykonały inwestycje rzędu 100 milionów złotych. Teraz byliśmy podpisać umowę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolejny etap. Ten etap będzie opiewał na kwotę 50 milionów złotych. Najważniejsze zadania obejmują modernizację i budowę nowych sieci sanitarnych i wodociągowych w Dzierżoniowie, Pieszycach i Bielawie oraz częściową budowę odcinka wodociągu tranzytowego Lubachów, Pieszyce, Dzierżoniów, Bielawa. Bardzo się cieszę, że te ponad 2 lata pracy, którą równolegle wykonywaliśmy, przypomnę, przy też ponad 100-milionowym projekcie, który akurat wtedy był w takim szczycie realizacji, udało nam się równolegle przygotować tą dokumentację łącznie z pozwoleniami budowlanymi i po prawie półrocznej weryfikacji, która trwała dość krótko na tle tej naszych doświadczeń, udało się w zeszłym tygodniu podpisać umowę, z czego się bardzo cieszę. A to, że nie będzie tych inwestycji widać, to ja mam nadzieję, że mieszkańcy pamiętają historię naszej wody z lat 70., 80., 90. i już po 2000 roku i myślę, że generalnie z ręką na sercu każdy może powiedzieć, że jest 100 razy lepiej i mogę powiedzieć, że po tych inwestycjach będzie jeszcze lepiej. A że udało się zdobyć środki zewnętrzne, to dzięki temu w ogóle podjęliśmy się takich działań, bo chociażby strefowanie sieci to będzie pełny monitoring właśnie po to, żeby walczyć z wodą, która no niestety w tych 500-kilometrowych sieciach wodnych po awariach, różne ciśnienia, turbulencje, zrywki i co z tego, że mamy na stacji uzdatniania wodę UV, ozon, węgiel aktywny, a więc górna półka, jeśli chodzi o jakość, a w mieszkaniach pojawia się czasami zła jakaś wody właśnie po tych awariach. Mówi Pan tutaj o tej stacji uzdatniania wody w Lubachowie, ale ten odcinek 20 kilometrów chyba będzie w ramach tej kwoty też wymieniany, tak? Więc będzie to częściowa wymiana, to jest 27 kilometrów, z 600 przechodzimy na 500, to jest nowa trasa, trochę dłuższa. Poprzednia trasa to są 60 lata, więc bardzo kolizyjna, dużo roszczeń, część tej trasy po prywatnych terenach. Państwo domyślacie się dzisiaj przy prawie własności, co się dzieje, ile mamy różnych zaskarżeń i stąd też zmieniamy tą trasę. Ta trasa będzie szła w pasie, przede wszystkim w pasie drogi, a więc mniej kolizyjna, PE rura, więc no myślę, że te 50 lat pozwoli na to, że ta rura utrzyma tą jakość wody. I w ramach tego projektu już 3 kilometry będziemy mieli refundację, bo myśmy już wykonali. Przy okazji, jak starostwo robiło drogę Pieszyce-Bielawa, to my ten odcinek równolegle położyliśmy i z tego tytułu już mamy w ramach tego projektu refundację na poziomie ponad 2 miliony złotych. A trzeci odcinek tak zwany, bo jest podzielony cały projekt na 7 odcinków właśnie z takich względów, że nie jesteśmy w stanie zdobyć 70 milionów złotych na tą wymianę, bo tak jest kosztorys na cały ten projekt. Ale w granicach 4 kilometrów również teraz wykonamy na tym trudniejszym odcinku okolice Zagórza. Tam będzie wymiana w ramach projektu. Jak duże jest to zadanie, świadczy między innymi fakt, że sama dokumentacja techniczna kosztowała ponad 1 milion złotych. Na jej wykonanie również aż w 85% pozyskano unijne pieniądze. Prace związane z przygotowaniem samego wniosku trwały ponad 2 lata.